Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na pojedynek na moim głównym koncie, gdzie komentuję swoje ruchy i gram partię. Zapraszam już do drugiej sceny. Tutaj przeciwnik rozpoczął skoczkiem na F3, odpowiedziałem skoczek F6. Gracz bardzo silny, według rankingu super, 2472, posunięcie C4. No i cóż, teraz pytanie, jak grać dalej. Możemy też zagrać C5, możemy zagrać również C6, D5, też to ciekawe podejście. Myślę, że w sumie możemy tak spróbować, dlaczego by nie, też D5 istnieje taka możliwość, albo posunięcie G6, obrona królewsko-indyjska. Zagramy C6, taki ruch troszkę inny niż zwykle. Chcę zagrać po prostu posunięcie D5 i powalczyć o centrum. Może ta pozycja nabrać troszeczkę charakteru, no właśnie, symetrycznego, czyli tutaj powiedzmy, że zagrałem obronę słowiańską. Jest posunięcie E3, przeciwnik nie wyprowadził gońca, co jest dla mnie lepsze, bo tu jest troszkę, jakby powiedzieć, mniej teorii. Można tutaj zagrać E6, też zastanawiam się nad wyprowadzeniem gońca, ale prawdopodobnie są tego typu ruchy, które mi się za bardzo nie podobają, bo będzie mi tutaj uderzał w pionka. Sam to gram, ale tego za bardzo nie lubię. Zaraz, jak tu grał Gary Kasparow? Muszę sobie przypomnieć partię, kiedy się analizowałem. Gary Kasparow bardzo sprytnie tutaj rozgrywał to. Chyba zagram goniec G4, bo jeżeli hetman B3, to mogę hetman B6. A jeżeli H3, super, to wymieniam tego skoczka. Pozbywam się gońca z C8. No pozbywam się, po prostu go wymieniam. Mam sobie E6 i mam otwartego gońca właśnie czarnopolowego. Pozycja jak pozycja, bardzo solidna, myślę. Goniec na E2. Zastanawiam się nad takim ruchem, bo jeżeli skoczek zagra tak, to będę miał ruch F5, ale to może być za szybkie według mnie. Myślę, że lepiej po prostu najpierw wyprowadzić kolejną figurę, tak żeby to miało ręce i nogi. Ok, nastąpiła roszada, teraz się zastanawiam nad tym ruchem. Oczywiście też mogę zbić, tu goniec odbije, tylko że ja takich pozycji za bardzo nie lubię. Wolałbym coś tutaj zamieszać, zagrać coś w tym stylu. Jeszcze raz sobie to przeanalizuję, zagram F5, chociaż mogę też drugim skoczkiem zagrać, ale wtedy goniec podeprze całą akcję. Skoczek, skoczek, F5, bicie, bicie, szach, tu, tu. Będzie F3 i będzie otwierał pozycję. Przepraszam emocje. Za szybko nie można co tak grać. Gramy goniec D6. Wyprowadźmy wszystkie figury i zróbmy po ludzku roszadę. Oczywiście skoczek wyjdzie na C3, więc szybka roszada. Tutaj nie ma się chyba nad czym zastanawiać dłużej. Posunięcie E4 może być po prostu zagrane. Wieża D1. Ruch E4 wisi w powietrzu. Hetman E7 chodzi mi po głowie. E4, bicie, bicie, bicie. Wszystko do końca. I E5. Hetman D2, D3. Tu będzie mi atakował. Nie podoba mi się. E5, bicie, bicie. A, będzie ok. Dobra, hetman E7. Schodzimy sobie hetmanem na E7. To też jest typowy ruch. Chcemy dojść do ruchu E5. Bicie na C4 będzie możliwe. Teraz już za bardzo nie chcę tego wykonać. Ale zmienia mi się koncepcja, słuchajcie, jakbym zaatakował tego skoczka, ja na jego miejscu bym dawno zagrał posunięcie E4. Ale jakbym zagrał tutaj i chciał wybić tego skoczka, on zagra tu, wybije, zagram tu, on odejdzie i zagram tak. Będę miał takie dosyć ciekawe skoczki, tylko że on będzie miał parę gońców. A te gońce nie będą jakieś chyba rewelacyjne, szczególnie ten. Choć to może być moje podejście troszkę zbyt optymistyczne. Zastanawiam się jeszcze nad tym posunięciem, nad tą wymianą, ona może też mieć sens, ale wiecie co, chyba zagram goniec B4. Podoba mi się ten ruch. Z uwagi na to, że po prostu chcę skosić tego skoczka. Nie muszę jeszcze go bić, bo mogę poczekać, więc sobie poczekam, chociaż z drugiej strony może A5, jak A3 to bicie, bicie. Wtedy tutaj zagramy, potem A4 może być ciekawe. Tak zrobimy. A5, bo czasami jest też tak, że można wybić i po prostu zagrać A4, bardzo nieprzyjemny ruch. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Z drugiej strony też goniec jakby wrócił, może też miałoby to jakiś sens. Aczkolwiek... Wydaje mi się, że mam dobrą pozycję.
solidną przede wszystkim. Nie jest to w ogóle moja pozycja, kompletnie, ale staram się grać ją logicznie. Gram nie swój debiut, ale właśnie w sposób logiczny. Oczywiście ja znam pierwsze posunięcia, jak to wygląda, ale to wynika z tego, że trzeba analizować partie, różne partie na różne debiuty, nawet jeżeli one nam nie leżą. Jest posunięcie A3 i teraz tak, bicie tu i skoczek tu, goniec może tędy zagrać, to może być dobre dla niego. F5. Zagrajmy tak. No goniec po to tam zagrał, żeby tego skoczka zbić i wejść skoczkiem do centrum. Drugi podąża za nim. Tutaj trzeba uważać czasami na takie zagrania, ale to nie działa, bo jest ruch A5. No to odejście jest najlepsze według mnie dla niego. Tak bym zagrał z miejsca. No goniec B2 raczej jest słabsze. No tędy ewentualnie. Dobra, tędy będzie chciał przez A5 przejść. Ale ja mam przez A4, A3. Ale ja mam ruch A4. I nie zawaham się go użyć, moi drodzy. Uważam, że teraz już jest bardzo dobrze. Ruch A4 po wybiciu byłoby super. Jak wybicia nie ma, to jak to będzie wybicie, no to w przyszłości tak, z planem skoczek B6 i na C4. Gramy F5, czyli wzmacniamy skoczka. Wydaje mi się, że tu mam bardzo dobrą grę, słuchajcie. Nie wiem, nie chcę za bardzo też jakby to powiedzieć, się podniecać pozycją. Oj, ale to zabrzmiało. Chodzi o to, że uważam, że mam dobrą, bardzo dobrą grę teraz z moim przeciwnikiem. Bierze C1, on będzie planował tu i tu. Okej, mogę też spróbować go zmusić zagrać tak, on przepcha, ja wrócę, on zagra mi tak. Tego nie chcę. Bicie jest w ogóle bez sensu, bo wszystko otwiera. F4 chodzi mi po głowie. W ogóle G5 też mi chodzi po głowie i taki ruch. Zagram G5. Po prostu postaram się przeciwnika atakować. G4 nie. Choć też jest bardzo ciekawe. Bicie, bicie. Bicie oczywiście pionkiem tym. Aha, będzie ruch B5. Dobra. Okej, tego nie przewidziałem. To się przyznaję bez bicia. Mogłem to przygotować faktycznie. Ale co nie zmienia faktu, że mogę na przykład zagrać tak i wszystko bronić. Na C6 na razie bronię. Też groźba taka istnieje. Bicie, bicie, tam się otwiera świetnie wieża. Aczkolwiek on nie musi bić, odejść hetmanem, tylko gdzie tutaj. Bardziej F4 chodzi mi po głowie, żeby tu już mieć groźbę wybicia i to się fajnie otwiera. Wieża ze skoczkiem będzie tam dobrze atakować na F2. Dwa skoczki kontra dwa gońce. No właśnie, te gońce nieco zamknięte, szczególnie ten. Ten troszkę mniej, ale też pola do popisu jakiegoś wielkiego nie ma. A skoczki niebezpiecznie sobie tutaj czyhają na dobrą okazję. Bardzo możliwe, że to wtrącenie było dobre, no ale na razie tutaj wybijamy, wybijamy. Jeżeli na przykład wieża zagra na C2, no właśnie, będę miał zawsze taką obronę ostateczną. Więc zagram F4, wtrącę mu posunięcie, żeby od razu mieć opcję wybicia. Taki ruch przeciwnik może zagrać w sumie. Teraz tak dostrzegam, ale bicie. Zbije goniec, co nie? No właśnie, zagrał tu. Dlaczego ja tego tak troszeczkę nie doceniłem? Może trzeba zagrać teraz tak. Pasywnie się bronić. Nie chciałbym hetmanów wymieniać. Więc ich nie wymienię. Ale co, tutaj? Tutaj zagram, będę bronił tego. Aha, zagram tu, on mi tak może skosić tego zbić, ale zagram tu, odejdę tak i tam będą też opcje. Dobra, hetman D6, nie wymieniam hetmanów. F3. Okej, okay, tu jest atak. Tu jest atak, więc to trzeba po prostu obronić pasywnie wieżą na C8. Nie ma innej opcji. Posunięcie F3. Tutaj chyba wybicia. Nie, no nie ma, tu nic nie ten, nic mi nie daje. F3 będzie zagrane. Ale po F3 mam też wtrącenie tego typu. Skoczek F6. Hetman pójdzie tu.
Co, pójdę tu z atakiem. Hetman wróci tu i będę groził tam, tu wybiję. Tu Hetman F4 nie może, H4. Za bardzo nie widzę tam możliwości jakiejś aktywnej. No zobaczymy, jak to się potoczy. A 4 minuty w ogóle w grze. Chyba tak trzeba grać, czyli wtrącić mu posunięcie, bo skoczek jeszcze broni tak, tego ruchu. Tak, ewentualnie on zbije, ale też nie. Tak zagramy, tak jak mówiłem. Hetman E5, tu wymiana może nastąpić. Skoczek mi wisi. Zagram tu wtedy, będzie wisiał. Tak, muszę to wymienić. Otwieram gońca, ale skoczek wchodzi. On nie może zbić na C6. Ale może zagrać tak. Ale wtedy ja mogę zagrać tu. Tu coś podwisa. Jak tak, to tak. Skoczki mogą się rozegrać. No szkoda, że wymiana hetmanów. Ale nie było wyjścia. Musiałem wymienić. O, w ogóle tutaj zbił. Może tu warto teraz zbić. Warto zbić na E2. Goniec groźny. On odbije i zbijamy tym. Jeżeli wróci, to mam takiego strzałka. Taką strzałkę, chciałbym powiedzieć. Tu wybije wieżówka z tymi pionkami, może być obiecująca. G5 fajnie broni łączenie pionków na chwilę, ale poszło inaczej. Dobra. Pytanie, czy to nie jest dobry ruch? Możliwe, że jest. Jakby się tak udało zagrać i wejść skoczkiem tu, to bylibyśmy chyba bardzo spokojni, bo on jeszcze nie może zagrać tak, bo dostanie tu strzałę. A, może zagrać. O to Krzysztof, przegiąłeś. Mam bicie, tutaj tego nie dostrzegłem. Tu. No dobra, muszę zbić. On tu. Nie policzyłem, ten pionek mi wisi, niestety. G4, jedyny ruch. Jeżeli tak, to wracam. On bije tutaj i rzeźbimy, nie? No i skoczek E4. Grozi wieża F2, nie ma innego wyjścia. Wieża F1 ewentualnie. No ten pionek może w sumie. Jak to w pionkach wygląda? Pionka ma mniej, ale te są zdwojone, więc jak dojdzie do wymiany, na przykład wież. Dobra, ale to nie jest też takie oczywiste. Jak tą swoją wieżę uaktywnić? Może po prostu tak. Może po prostu tak, bo bronię tego, ale zaraz król F3. Tak i tak jeszcze będę miał. Król F7, potem skoczka obroni. Chodzi o tego pionka, żeby on był. Żeby on był, a tak i tak będzie miał. Kurczę, no bardzo skomplikowana się robi pozycja. Już się zrobiła w zasadzie. No wymiana to wymiana, nie stracę ani sekundy, jeżeli wymieni. Dokładnie. Aha, będę miał takie zagranie i też takie zagranie. Tylko czy ten skoczek na B3 tam spełni taką rolę, jakbym chciał. Goniec ruszył tutaj. Wieża D3. Atakujemy tu. Tu atakujemy. Taki ruch. Czy on coś daje? To tak będę mógł zagrać. Nie, no będę mógł tu. Potem tu. I będę bronił wszystko. Dobra. To może być ok. Wieża D3. Czyli szukamy aktywnej pozycji. Aktywnych ruchów dla swoich figur. No, skoczek z wieżą może zamieszają. Szczególnie skoczek. Czas się już wyrównuje. Robi się gorąco, czy przy wygranej, słuchajcie, wskakuje na 2510, ale by było, aby było pięknie, żebym to wiedział wcześniej. Nie zwróciłem uwagi, że tu mi pokazuje, co jest po wygraniu, a co po przegraniu, a co przy remisie. Czy ja mogę tak? Wtedy mi tak zagra. Króla mi brakuje tu bardzo, ale zaraz, przecież ja mogę królem teraz podejść. Nawet muszę, bo jeżeli on tu, to ja tak. I ta końcówka będzie o wiele lepsza. Ten pionek jest na białym polu. To się będzie dobrze trzymało. Wymiana jest jak najbardziej chyba dla mnie. Skoczek tu będzie bardzo fajnie stał. I jeszcze jak król podejdzie tu. Ważne jest, że pionek jest na H7 na białym polu. Te pionki nie uciekają, goniec czarnopolowy. No i tak, bronię tutaj, on odejdzie, ja podejdę królem. I łapię aktywność. Łapię aktywność, to jest ważne. No, on nie powinien wymienić. Według mnie powinien wrócić. No, ale podchodzę królem. I król w końcówce, król, właśnie. Król w końcówce tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia.
No i słuchajcie, obrona słowiańska w moim wykonaniu, gdzie jej nie znam czarnymi, może zdać egzamin. Ma już gość poniżej 2 minut. Okej, wrócił szybko król e6, bo tutaj te ruchy są bez myślenia większego. Tak, tędy wieża będzie chciała przejść, to jest oczywiste, no to jest oczywiste, do tego pionka będzie chciał się dorwać. To tutaj. Pytanie, czy tak nie zagrać? Tak, będę bronił. Podejdę królem i spokojnie będę chciał tego pionka doprowadzać. Skoczek stoi dobrze chyba, bo nawet jak król podejdzie, mam taki ruch. Szach na wieżę, wieża tu. Bo chodzi o to, że on nie ma szacha, więc to się trzyma. Król zasłoni wieżę. No, ta wieża może straci mniejszą aktywność, ale... Tak. No i jeżeli on zagra tu, to mam też taki ruch i on nie daje mi tutaj szacha. Skoczek tu, wieża tu, dobra, dobry układ będzie tych figur dwóch. Okej, tutaj jakieś wymiany. Czy pionek powinien zasuwać do góry? Coś muszę z tym zrobić, nie? Czy skoczka przerzucić? Ciężko powiedzieć. Może w ogóle tak? Nie wiem. Dobra, jak nie wiem co grać, to idę do góry pionkiem. Szach. Tu, żebym się w jakieś tarapaty nie... Nie, no nie, 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 chyba nie. Pionek idzie po prostu wysoko. On ma poniżej minuty, więc... Więc jakaś panika może nastąpi. Ten ruch widziałem. Aha! Nie mogę tutaj zbić teraz, ale to zaraz spróbujemy przygotować. Szach. Ojej. Jak tu, to tu, jak tu, to tu i tracę. Tak muszę zagrać. Tak muszę zagrać. O, właśnie, tak gram. Tu, tu. Ajajaj, Krzysztof. No dobra, coś tam potraciłem. Ale idę tak, żeby nie było związania. I biję tutaj. Tylko że, no właśnie, w tej pozycji nie wygram. Szachowo nie wygram. Ewentualnie na czas coś mogę, bo goniec e3. Jakiś szach jeden. Jakiś jeden szach wtrącony. No i próbujemy szczęścia. Tu. Jak da szacha, to ja tu. Jak on tu, to tu. Co się trzyma? Grożą widełki, jak zbije pionka. Grozi też zbicie tego pionka. Okej. Dobra. Może tu w ogóle? A nie, nie mogę. Przecież stracę skoczka, co ja gadam. No to jednego szacha damy. Aha, on tędy przejdzie. Tutaj. Mata dostanę wtedy. O rety, nie mam dobrych odejść. Muszę jakoś tak zagrać. Ha, wymieni mi tutaj. No tak. Ta pozycja już nie jest dobra dla mnie. Jedyne co, to na czas. Co się uda. No to się udało oczywiście, no ale... Aj, szkoda, że nie wykończyłem. No analizujemy, analizujemy. Ale jest zwycięstwo. No na tym to też polega. 10 minut plus 0. Zobaczmy, jak się to toczyło. Na razie jest normalnie. Goniec G4 czy pokazuje? Tak. Silnik mówi, że tak można. H3. Bicie jak najbardziej. Tak. E6. Goniec na E2 spokojnie. Skoczek sobie wyszedł. Roszada, goniec d6. Pierwsza linia, skoczek c3, roszada. Wieża d1, super, hetman e7. No i on powinien zagrać e4. Właśnie, powinien zagrać e4. No i po takich wybiciach,
Po prostu E5. No tak chciałem grać generalnie. No to jest dosyć wyrównana pozycja, nie? Nie moja, ale wyrównana. Okej, okay. Poszło B3. E5 dobre było. Ale zagrałem tak. Dlaczego E5 było dobre? Jeżeli bicie tu... Aha, tu mam E4. Jeśli tak... Ojej, to tutaj, to trzeba liczyć. Nie można tu, bo tu z atakiem. Goniec B2 i po wymianie skoczek bije tu. I do takiej pozycji dążyliśmy. Ciekawe. No dobra, ale Krzysztof zagrał goniec B4 z podobną ideą, tylko chyba spóźnioną. A5, dobrze, tak. Bicie, bicie. Skoczek wjechał. Goniec E1 mówiłem. A przeciwnik zagrał trochę gorzej, goniec B2. Właśnie po goniec E1 świetnie by tutaj patrzył sobie w tę stronę. A4, tak, tak. I F5. Ja sądziłem, że to mam bardzo dobrą grę. Znaczy, wizualnie jest ok, ale silnik mówi remis. Silnik mówi remis, to trzeba się go słuchać, nie? Nie do końca. IG5, słuchajcie, pierwszą linię grałem w ogóle, bicie. A i z C trzeba było odbić. No bo ja, no widzicie, sami widzieliście, zbiłem tym i zapomniałem o B5, o przełomie. A jakbym zbił tym, to gra gitara. Tutaj takiej wieży się chyba nie boimy. A, wchodzi wieża. Ale od razu staramy się jedną wymienić. No tak, możliwe. A skoczek silny cały czas. No to już takie strategiczne zagrywki. Tak, tak, B5. Hetman E6 gorzej. Bicie, bicie. Wieża C2. F4. Ryzykownie znowu zacząłem grać. No jak to ja? Jest hetman G4. A, jeszcze tutaj była opcja wieża F5. Nie zwróciłem na to uwagi, ale trzeba też takie ruchy w ogóle liczyć, nie? Tak, tak bym liczył. Skoczek A po hetman. Skoczek z D na F i hetman by leciał. No tak. Okej, okay, tak, tak. Wieża. I tu już mam lepiej. Trzeba było tu zbić. A jak bicie tu, to bicie tu. Ojejku, ale jestem po prostu fawkulec. Gdziekolwiek król nie pójdzie, tam skoczek G3. Więc on by musiał teraz odbić. I ja sobie gram tak aktywnie. No tak, to już zmienia postać rzeczy, bo skoczek na E4 stoi sobie fajnie tam cały czas aktywnie. A nawet po takim ruchu widać, że hetman wchodzi sobie super. Kurczę, no. Tyle możliwości nawet w takiej pozycji się pojawiło. Zagrałem pasywnie, no i on co? F3, skoczek wleciał, hetman. Aha, można było grać skoczek D7, pilnować tego pola i tutaj z remisem. Jeżeli bym chciał, czyli tak byśmy sobie powtarzali. Ale poszło tak, znowu zaryzykowałem, bicie, bicie. Skoczek wjechał, goniec A6, mówiłem, żeby goniec A6 zagrał przeciwnik. Zdecydowanie. To bicie rozpatruje silnik, żeby tam wjechać? Ciekawe, podstawić jakość. Ostro. Bo co po tym? Po tym, po tym. E2. D4? Aha, bo tu szach. No ale taki ruch się narzuca, albo taki ruch się narzuca. Tutaj to przegrana. Matko boska. Ale się dzieje w ogóle w tych szachach, słuchajcie. Poszło, poszło, tak, tak, tak. No, bicie i czarne mają lepszą, tak? Czułem. Wieża D2. C5, w ogóle zagrałem pierwszą linię silnika, tak? Wow, skoczek E6 było. Wiecie co? Kompletnie nie widziałem skoczka na E6. Tylko bicie. Jakbym zagrał tu, on by wybił, to ja bym oczywiście zbijał tu. Czy tak można? Można. Żeby 8... aktywność. Skoczek w ogóle świetnie stoi w obronie pionka, ale tak, i też żyjemy świetnie. Wow. Szkoda, po prostu przeoczyłem, tak? G4, on zbił skoczek tutaj, a to też nie ma tragedii. Skoczek wleciał. Co tutaj lepszego? Wieża B8 cały czas szuka, komputer aktywności. Zagrałem skoczkiem, wieża C2 na wymianę, ok. Białe trochę lepiej, ale mi się wydawało, że tu ja rządzę. Nie zbiłem pionka. Tu E6. No właśnie, tu mogą być jakieś tam problemy, problemiki. No to dokładnie trzeba policzyć z takim pionkiem królem. No trzeba liczyć. Nie stać mnie było na liczenie.
Tutaj, wieża D4. No, wybicie chyba jest fatalne. Remis też pokazuje. Nie, ja bym próbował to wygrywać. Nie wiem, dlaczego remis pokazuje, ale no może, ale to czarne według mnie tutaj są ok. Tak. Tutaj wieża B2, wieża D7, dobrze. Król F3, król D5. Coś tam zacząłem już chyba mieszać niepotrzebnie. I znowu król z powrotem, a licząc na remis. No ale jak się nie liczy na remis. Dobra, i tutaj bicie. Białe lepsze, z pionkiem po prostu są białe. No tak, czysty pionek. Skoczek E6 też rozpatrywałem, ale dlaczego mi to nie pasowało? A, bo mi się wydawało, że mata dostaje. A nie dostaje, a fajnie jeszcze tego pola pilnuje. Tak. Król E6, no tutaj już gorzej. No to już przegrane. Na szczęście moje czas przeciwnikowi się skończył. Sprawdźmy, jaka była dokładność w ogóle. 85,1, czyli mam mnóstwo błędów. Przeoczenie, błędy. No były. Moi drodzy, ale jest. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Na głównym koncie mamy 2510. Rekord rapidowy. No i fajnie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.